Cześć, witam Cię detailingowy dziadzia. Produkt od szamana, miejscowego oczywiście. Widzisz, Autoglim. Rapid Aqua Wax. Co z tego będzie, nie wiem. Zwyczajnie wosk na mokro. Najszybsza droga do długotrwałego połysku. Czyli myjemy sobie tam autko, wstrząśnij porządnie, standardowo. Słuchaj, i zaraz będziemy mieć mokre panele. Zrobimy to oczywiście na mokro, żeby nie było. Do tego służy ten wosk właśnie, żeby Ci zabezpieczyć auto po myciu. Czyli będziemy osuszać autko. Kurczę, dzisiaj niedziela, słuchaj. Od samego rana, od godziny 7, jak nie auto, to jedno, to drugie, jakoś tak, kurczę, taka niedziela. Stwierdziłem, że sobie poświęcę trochę czasu na auta, bo długa przerwa była. Z filmami trochę stanąłem, więc stwierdziłem, że najwyższa pora coś podziałać, a najlepiej produkty, które muszę szybko oddać. Teraz tak, tu nie ma zabezpieczenia i tu nie ma zabezpieczenia. Powłoka, light, tutaj Kencoat, a tu nic, nie wiem. I zobaczymy, na ile podbije nam te panele. Oczywiście trwałość, no, postaram się. Następne mycie będę chciał pokazać hydro, zresztą przed po myciu też zrobiłem, specjalnie, żeby Ci pokazać, jak sytuacja wygląda, na ile ten wosk. No i co robimy? Wstrząśnij po nie na wszystkie zewnętrzne powierzchnie poza szybą przednią. Czyli widzisz, 2-3-krotne spryskanie na panel jest wystarczające. Czyli atakujemy szyby bez przedniej. Ok, to jeszcze szybę. Jak tak, sprawa wygląda, nie ma problemu. Zobaczymy, co z tego będzie. Ok, mamy mokre panele, jak pod powłokę Noxal 161 zrosiłem. Teraz tak, tu mamy. Ale mgiełka cudowna, formuła mleczna. Co mnie wkurza, butelka jest beznadziejna, bo nie wiadomo, jak to trzymać, kurczę, naprawdę. Ktoś, kto to wymyślił, tą butelkę do tego atomizera, to powinien dostać z liścia. Raz, dwa. I tu będę chciał zwyczajnie osuszyć auto. Fajny zapach. O kurde, ale zapach, słuchaj, gumy balonowej. Rewelacja. No i poślizg, fantastyczny. O, połysk. Ładnie. Naprawdę. Tu mam cały czas mokrą mikrofibrę. Ok, cały czas mokra mikrofibra. Zobaczmy. I odwracam. No, poślizg jest obłędny, naprawdę. No i tutaj w tym momencie minimalizujesz sobie zarysowanie. Czy ogólnie powinno się, ja tego nie praktykuję z tego względu, że testuję powłoki i wszelkiego rodzaju inne zabezpieczenia, ale przy osuszaniu powinno się właśnie mieć jakiś hydrowosk, który minimalizuje nam zarysowania, czyli dodaje poślizgu, kurczę. To jest bardzo ważne. No i tu jest naprawdę, i ten zawodnik rzeczywiście uwielbia to. Naprawdę. Rewelacja. Bez wysiłku. Pięknie. Woda w ogóle przeskakuje na ręcznik do osuszania. No i połysk jest fantastyczny. Już widzę. Bomba. No dobra. A teraz będę chciał wziąć mikrofibrę. Którą? Tłustą. I zobaczyć, jak to pójdzie przy dotarciu taką tłustą mikrofibrą jak Quick Detailer. Czyli robi tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale zapach. No i zobaczmy, czy ta forma będzie bardziej poprawna. No tutaj, słuchaj, ręcznik nie chłonie. Rozprowadzam produkt na razie. Tak jakbym go rozprowadzał. I zaraz będę go docierał. Odwracam. Pstryk. I teraz docieranko. Też bardzo, bardzo fajnie. Ale przy ręczniku do osuszania bardziej mi się to podobało. Ok. Wszystko delikatnie, żeby nie porysować sobie lakieru. Nie, no bomba, słuchaj. Elegancko. Super. Jeszcze szyby. Szyby to już wezmę ten ręczniczek.
Zaraz zobaczymy, jak to będzie na karbonie. Postrzale. Atomizer wbrew pozorom robi fajną giełkę. Bardzo przyjemną. Oho! Ale spadło. Oż kurde. Tak to jest. Ejku, no widzisz. Za szybko. Zobaczymy, co zrobi na szybie. Mega szybko odparowuje. Bez zostawiania jakichkolwiek śladów, plam, mazów. Obłędny produkt, naprawdę. Super. Tu troszeczkę został. A nie, nie został. Znika. Nawet jak go nie dotrze, słuchaj. Produkt znika. I połysk widzę, że jest obłędny. Zobacz. Mamy mleczko. Pstryk. I odparowuje cudownie. Znikło. Super. Rewelacja. Jestem bardzo miło zaskoczony. No i połysk też widzę, że jest znaczny. Co mi się podoba przy produkcie? Więcej już nie będę katował, bo mi upadnie, a nie chcę. A może coś spróbuję jeszcze, może zderzak. Karbon, właśnie. Karbon. No to jednak jeszcze spróbuję. Tam sobie mogę pozwolić na tak, jakiś papruch spadnie. Co mi się podoba przy tym produkcie, to to, że ma fantastyczny poślizg. Rewelacyjny, naprawdę. Jedziesz sobie mikrofibrą, sunie kurczę jak po masełku. Idealnie. Odparowywanie produktu. Obłędne. Nawet jak gdzieś nie dotrzesz, nie martwi się tym. On szybciutko odparuje, nie zostawia nic po sobie. Teraz tak, śliskość. No jest, naprawdę. Pomimo, że lakier jest zmęczony i potrzebuje konkretnej dekontaminacji, bo to czuję pod paluchami. Obłęd. Naprawdę fajnie. Będzie trzeba niedługo się za niego zabrać. Karbon. Dobra, smoczę karbon. Ale karbon to sobie, słuchaj, oddzielę. Zobaczę, czy cokolwiek on zostawi. Sobie. Zrobimy taką ściechę. O. Zmoczę. A na tylnym zderzaku, słuchaj, postaram się go zarzucić na suchy lakier. Zobaczymy, jak się zachowa na suchym lakierze. Tutaj do tego jeszcze mamy rozgrzany troszeczkę. Mokro ma być, mokro. Bardzo dobrze. Tutaj siedzi Zymul. Quick Detailer. Field Glaze. Piękna sprawa. Tylko i wyłącznie dodaje połysk i odkurza. To jest to. Dobra. Teraz tak, biorę sprzęt i teraz muszę to jakoś wytrzeć. Kurczę, idę po ściereczkę, słuchaj. Okej, mam, wytarłem, żeby nie było. I robię raz, dwa, trzy, cztery. A, jeszcze tu taki malutki bączek. Ręcznik do osuszania. Odwracam go w tę stronę. W tę. Pyk. I tutaj to sobie mogę pozwolić, żeby to rozprowadzić. Karbon jest fantastyczna sprawa, słuchaj. Naprawdę. Na dachu i na masce to jest bajer. Na dachu przede wszystkim. Każde auto, które będę miał, to będzie uzupełnione właśnie karbonem na dachu. Obłęd. Tutaj to jest dbanie o to mistrzostwo świata. Dach, moim zdaniem, to jest najgorsze miejsce w aucie. Okej. Okay. Słuchaj, no co ja mogę powiedzieć? No zobacz. Obłęd. Fantastyczny. A jak pachnie jeszcze do tego. No i tu, co mamy? Słuchaj, ewidentnie widzę przyciemnienie, czyli będzie też maskował. Zaraz Ci pokażę. Także na plastikach też będzie siedział obłędnie. Kurde. Dobra, słuchaj, żeby nie przedłużać, ostatnie podejście. Robię. No podoba mi się, kurczę, tu na błotniku widzę, bo tu nie było powłoki i widzę, że dostała takiej szklistości, kurczę, jakby takiej, o, troszeczkę w stylu takiego, może nie eliksira, ale kurczę, tak idzie z takim właśnie przyciemnieniem, jakby to był jakiś kudek, kurczę, przyciemniający, tak fajny, taki mokry ten lakier się zrobił, o, tego mi zabrakło, taki mokry właśnie, tak w mokre idzie, no bajka, bajka, fajnie, a szczególnie widać to tutaj, kurde. Nie spodziewałem się. No i tak, poślizg. Zdecydowanie lepszy. No proszę, można? Można. Dobra, biorę suchą mikrofibrę, krótką tym razem, z krótkim włosem. Zarzucam produktu. Trzy sztuki, czyli srogo.
i będę chciał pojechać po zderzaku, zobaczyć co on zrobi na sucho, jak się będzie zachowywał. Ale tu ścioszek, uja, rewelacja, kurde, ale tu ścioszek, słuchaj. I on, słuchaj, w słońcu odparowuje, bezproblemowy produkt, ja pierdzielę. Ale bajeczka, jeszcze mam mokrą mikrofibrę, jeszcze, o, produkt wydajny. Przygiąłem, kurczę, wystarczyło w sumie dwa razy. O, poślizg. Nie no, brzytwa. Naprawdę jestem bardzo miło zaskoczony, bardzo miło. Słucham, szukam suchego miejsca. Tak, to jest suche miejsce, teraz pozwolę sobie go dotrzeć. Ale poślizg. O, ja tu nie mam co robić. To jest już, słuchaj. On już odparował. Nie, są mazy. Przepraszam. Są mazy, to są mazy. Tak, zostawia. Czy to są rysy? Nie, zostawił po sobie mazy na sucho. Zostawił. Dobrze, że słońce to ujawniło. Ale czy jest problem z dotarciem? Nie, najmniejszego. Proszę. Czyli na sucho docieramy. U buziaka. Jednak lubi wodę, ale słuchaj, połysk ma niesamowity. O kurde, bajka, ale siedzi obłędnie, naprawdę fajny produkt, super, jestem bardzo miło zaskoczony. Naprawdę taki mokry ten lakier się zrobił, takie mokre wykończenie, uwielbiam takie. Kurczę, on mnie tak namawiał, ja tak nie chciałem tego produktu. A tu się okazuje, że to jest, kurczę, niezły skurczybyk. Nie wiem, czy u mnie nie zostanie. I prawdopodobnie zostanie. Z tego tytułu, że robi mega roboty. No dobra, słuchaj, no co ja będę więcej tutaj mówił i kombinował? Widziałeś, co jest grane. Osuszanie tym produktem jest obłędne. Jako produkt na sucho zjadałem za dużo. Minimalna ilość, rozprowadzasz i docierasz. Nawet jak ci gdzieś zostanie, produkt nie robi żadnych problemów, jeżeli chodzi o... A nie, to są rysy. Ja to myślałem, że ten... To są rysy. Przepraszam. Teraz patrzę, że jest cały czas... To są rysy. Nie. To nie były mazy, więc produkt odparowuje obłędnie. Zostawia fajny, mokry połysk, co mi się bardzo podoba. Do tego jeszcze obłędnie pachnie tak słodko. Jakaś guma balonowa jeszcze niuchnę go, czy jak mi się uda odkręcić. O, prysnąłem na auto. Nie uda mi się. No taki naprawdę przyjemny, słodki zapach. Zobacz, tutaj sobie prysnąłem. Nieźle. Zobaczymy przy kolejnym myciu. No obłędnie się zbiera. Słuchaj, kurde, ale poślizg. Czy... No rewelacja. Bardzo miło jestem zaskoczony. Rewelacyjny wosk na mokro. Naprawdę. Na sucho też zresztą. To, co zrobił, kurczę, z tym lakierem, a naprawdę jest dobity. Może dlatego też szorstki taki był, naprawdę szorstki, bo czeka go dekontaminacja. Rewelacja. Słuchaj, no dobra, to co? Zobaczymy, jak będzie wyglądać sytuacja przy następnym myciu. Tu wiemy, że taflowało grubo, to mało co się działo. Zobaczymy, na ile podbija, czy w ogóle produkt będzie jeszcze siedział, bo być może, że to będzie produkt od mycia do mycia, co też jest fajne. Co też jest fajne. Mając daną powłokę czy wosk, podbijamy sobie takim właśnie produktem, czyli minimalizujemy sobie zarysowania, a dodatkowo dodajemy zabezpieczenie i naprawdę taki mokry połysk. Kurczę, super. No dobra, widzimy się przy kolejnym myciu. Miało być kolejne mycie, no i nie ma kolejnego mycia. Słuchaj, zapomniałem o tym produkcie i zacząłem dekontaminację zdejmu i chyba go zdjąłem, ale jak go umyłem, te krople nie były jakieś tam fantastyczne. To nie było tak, żeby chyba po miesiącu jeżdżenia, ja to tak auto średnio myję niestety, więc go zamuliło pewnie, nie wiem. Ale moim zdaniem to będzie taki produkt właśnie co dwa mycia, żeby sobie zarzucić. Możliwe, że jakbym umył auto za tydzień, byłoby zdecydowanie lepiej. No tutaj po miesiącu, no niestety...
stary łeb, za dużo produktów, za dużo testów i zapomniałem o tym produkcie, przyznam się bez bicia, więc tutaj musisz się sugerować tym, co było na bieżąco, praca z produktem widziałeś, słyszałeś, więc tutaj w tę stronę naprawdę jest rewelacyjnie, minimalizowanie właśnie, rys jest fenomenalne, połysk mokry, ogólnie zajebisty, ale myślę, że to będzie produkt tak do dwóch myć, co też jest fajne. Do osuszania będzie idealnie. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!